Cześć, dzisiaj bronuję ten kawałek, no co ostatnio to tak śnieg padał, bo tutaj mam przyjść obornik i chcę jak najwięcej tych gałęzi wyciągnąć stąd, dlatego najpierw wszystko było wzdłuż zjeżdżone, teraz w poprzek. No tutaj przy rowie, gdzie ostatnio tak siadłem dwa razy, bo to dalej się nie da nawet z tymi bronami wjechać, bo jest tak miękko. No, także tutaj na pewno obornik z tym zrzutnikiem się nie wjedzie. No i co? I jeszcze kawałek najprawdopodobniej tej liny, co wtedy mi się nawinęła na glebogryzarkę. To gdzieś brony złapały takiego zgnilucha. No i muszę go, kurczę, gdzieś jakoś ze sobą zabrać, ale chyba gdzieś to odłożę w jakieś miejsce, a później to wezmę, bo teraz, kurczę, to nie mam za bardzo gdzie tego dać, gdzie dostać. No ale tutaj akurat na tym kawałku to całe pole jest git, tylko tu jedno takie miejsce przy rowie nawet widać, że tam widać, czy nie? No nie widać. No ale jak ja tu chodzę, to się od razu zapada. Grząska jak cholera. No teraz w najbliższym czasie pan Marek powinien już przyjechać, bo go dawno nie było. Zobaczymy jak pójdzie mu to wszystko, ale mam nadzieję, że przyjedzie. Opa! No bo tu ten gość tak jakby w tym tygodniu rozwalił obornik, no to już by można było zaorać w końcu. Ale dzisiaj pogoda sprzyja. Dzisiaj 19 stopni mamy, także narobiście w końcu grzeje. No też dzisiaj sobie tu musiałem 60 posprzątać. Tutaj idę podeszwy. No i wszędzie w koło podnośnika, bo w ostatnich robotach to tyle piachu było na 60, że masakra. Wziąłem to wszystko, wymiotło, ładnie posikałem i się od razu lepiej robi niż w takim sypie. No będą całkiem nieźle to wygląda. Tak poza tym, bo i tak to będzie jeszcze orane po oborniku i dopiero siane. Będzie to bardzo w czasie rozciągane, ale zrobić. Ale tak już dosyć fajnie to pole wygląda, już nie ma tych kurwidołków. W sumie to ten kawałek już mam praktycznie w całości zjeżdżony. Zaraz się przenoszę na ten duży, co glebogryzarom robiłem. Trochę tam to chcę ogarnąć. Nie no, tak to już takie fajnie to wygląda na tym rynku. Jeszcze tych dodatkowych sprzętów, co będą, to też trochę pomogą. Potem po orce w wyrównaniu tego pola jeszcze dodatkowo. Jak to się zacznie wyglądać. Kurczę, ostatnio taki tydzień był opadów, to poziom wody w rowie się podniósł dosyć sporo. No i pewnie tym samym na polu tak też. No ale cóż. Co można było zrobić, to się zrobiło, jak najbardziej poudrażniało te rowy. Choć jeszcze i tak będzie trzeba jakąś koparką je pogłębić, oczyścić całe, bo tam gdzie jeszcze kłody są.
są w tym rowie albo jakieś korzenie większe, które też tamują, no i trawska, które dosyć mocno tamują przepływ wody. No ale może jak teraz pan Marek trochę dłużej będzie, to się ogarnie to trochę. Trzeba przygotować do tego. Najprawdopodobniej to są 2,6. Jak pan Marek będzie, to ja bym szybko przeorał to albo nawet na 2. A pan Marek by już siał tutaj, żeby nie tracić czasu. Tutaj gdzie tylko było glebogryzarą, to tak całkiem już fajnie, dosyć twardo. Ale tu gdzie było rany i glebogryzarą, to strasznie miękko jest. Ale i tak jest lepiej niż kurczę po samej glebogryzarce, bo ona tak spulchniła ziemię. Kurczę aż ciężko, tak, no czuć było po prostu opór jak się jechało. Całą część sobie odpuściłem, bo to tu i tak jest praktycznie sam żółty piach. Szkoda tracić na to czasu i paliwa w tym miejscu. A im bardziej do lasu, tym gorzej. No, także ten kawałek też jeszcze ogarnąłem, żeby to można było użytkować, a chyba na razie odpuszczę. Może ewentualnie jeszcze dwa przejazdy glebogryzarką zrobię i resztę zostanie. Potrzeby na razie tego ogarniania. Chyba, że pan Marek będzie chciał tu. To się ogarnie wtedy. No, korzeni jeszcze tak całkiem sporo powychodziło. Po tych przejazdach, ale już coraz mniej. Też jakieś cegłówki powyciągało, nie wiadomo skąd się tu pobrały. Musimy kurczę z panem Markiem korek wymienić od zbiorniczka, bo tam kurczę tam chyba albo tą uszczelkę dorobić, znaczy nie od zbiorniczka, tylko od płotnicy, albo uszczelkę dorobić, bo kurczę jak się na obrotów dostaje, to wywala płyn, bo tej uszczelki tam kurczę nie ma. I kurczę co chwilę trzeba i płynu dolewać. Fajnie te brody się nawet spisują. Też przy okazji przy bronowaniu to wszystko co już ruszyło, te tramy, to wszystko się poniszczy, bo już też kurczę, no, jak najszybciej to trzeba ogarniać, żeby siać coś na tym kawałku. Myślałem, że dzisiaj ten gościu obornik wywali, ale też coś tam on ora u siebie i też chyba nie da rady tego dzisiaj zrobić. Ale też kurczę, nie będzie nadkładał swoich potrzeb nad cudzem. Na drugi kawałek to wtedy jeszcze coś nagram. No a to z tej strony nawet już to zaczyna wyglądać kurczę. Wcześniej to takie straszne góry doły były po tych orkach, żeby pokażę. I jeszcze kurczę, nie wiem, dołki jakieś, bo teraz się w miarę to udało pozasypywać te wszystkie dołki. Ale w końcu nabiera to na wyglądzie. Zaraz będzie w tym tygodniu.
wychodzi, mam nadzieję. Orka Orunia. Będą orki z Majorki. Dobra, to na razie tyle. Robiłem próby orki na tym kawałku, gdzie wtedy, no tutaj na tym dużym polu, gdzie tyle czasu mi to zeszło z Glebą Gryzarą, no idzie fajnie. Niestety, kurde, już nic nie zdążyłem nagrać, bo zanim kurczę ustawiłem bóg i no i kurczę, zanim się na to wziąłem, bo przerzepiałem, bo z bron to kurczę trochę zeszło. Przez chwilę chciałem sprzed puszkami, ale kurde, no nie idzie to za bardzo z nimi. No, także kurczę, jutro od samego rana ten kawałek będę orał. No chyba ten obornik zostanie rozrzucony, no to, to wtedy tamto zoram, ten mały kawałek. No, a tutaj eleganckie rozlewisko. To kurczę, za każdym razem tędy muszę dojeżdżać za to pole. Dlatego z panem Markiem, tam między jego polami w jednym miejscu jest przejazd. Chcemy go uaktywnić, żeby normalnie można było, kurczę, tam tam przejeżdżać, a nie tu po tym rozlewisku. No ale to i tak musi woda posłużyć z rowów trochę. No i tutaj mogę tylko orać tu, gdzie górka, bo jak tylko zjadę, no to to od razu jest, kurczę, robi takie bruzdy wielkie, to bez sensu w ogóle tam jechać i robi taki syf. Tylko najpierw musi być oczyszczony rów trochę z tego dziadostwa i dopiero wtedy zaorać to na spokojnie. Kurczę, tak to bez sensu w ogóle się za to brać i męczyć. Lepiej chwilę się wstrzymać, a potem sobie normalnie w to wjechać. Albo nawet jeszcze raz Glebą Gryzarą przez to przejechać, żeby resztę tych korzeni rozbiła, bo tam aż tak dobrze nie są pomielone, bo ona się tam przypychała i tak dalej. No a tutaj to już tak dosyć fajnie jest na tym dużym polu zrobione. Także śmiało można orać. Tu gdzie górka. Korzeni wystaje, niektóre to naprawdę wielkie, bo wychodziły. Ja ostatnio pługiem je wyrywałem. Jedynie co do korek do zbiorniczka muszę jakiś inny załatwić, bo ten co jest, to kurczę, od tej od 30 chciałem dać już uszczelkę pod korek, ale kurde, tam też jest kijowa, znaczy on czy jest od 25. Tam tej z Turem, tam też jest kijowa. No i przeszedłem się po tych traktorach, żeby kurczę coś dopasować, ale albo nie mają chłodnic, bo gdzieś pochowane, albo kurczę pouszkadzane. To jako tak od 30 tam wpasowałem, ale i tak no, wszystko ten płyn ucieka ciągle. No ale nie wiem, może gdzieś mi się uda to robić dzisiaj z jakiejś grubszej gumy taką uszczelkę pod ten korek i tyle, bo no jutro musi 60 dosyć mocno sobie pokaczować, bo bym chciał większość tego zorać jutro. Tam o tyle fajnie, że jest długi kawałek, to można to orać, bo tu kurde taki krótki kawałek to dosyć denerwująca taka orka jest. No ale ten pług to naprawdę, na początku myślałem, że średnio się nim będzie orać, patrząc na to jak wyglądał, ale fajnie się dosyć nim robi. Nie narzekam. Taką z wózki bówką to całkiem sprawnie to idzie. No, słońce grzeje też. Tu się kurczę człowiek kimnął chętnie. Trzeba do pracy. A tutaj jutro się porobi. Też muszę się wziąć za te brzuski, wszystkie wyrwać.
zmienia, te domki pozostają. Jednak wszystkie brzozy i krzeczory, to wszystko zostanie wyrwane. Takie co tutaj małe, takie krzaczki rosną, no to chlebogryzara z tym sobie doskonale radzi. Albo pomieli, albo wyrwie. Tylko wiadomo, to zostaje gdzieś tam zakopane pod glebą. No ale potem się broną przejedzie, brona wszystko wybiera. Dokładnie po całym przejeździe, tylko pod las tam się to zaciągnie, wali i tyle. Bo po glebogryzarce to już ta ciężka brona to już za ciężkie jest, bo to kurczę za głęboko idzie po prostu. Jak na brony. Przynajmniej dla 60. Tutaj też parę dni mnie nie było. To kurczę gdzieś osobówka. Mieli tak w tym miejscu. No, bo robili takie góry, doły. Bo tam ogólnie dołek był, ktoś ziemi nasypał, ujeździł to, ale kurczę osobówkami to rozjeździli. To parę razy dzisiaj przejechałem tym 60, to trochę tak się wyrównało. No ale i tak nie jest aż tak jakby fajnie, jakbym chciał. No też kurczę tutaj w pługu. Widzę, że pierwszego gdzieś kurczę, nie wiem czy był łamany, czy się łamał. No ale tak widzę, że taki kawałeczek jest ukruszony. 5 cm na początku brakuje. Ale muszę zobaczyć, czy to się łamało, czy było łamane. No ale obstawiam, że gdzieś kurczę, że gdzieś na tym, na tej rudzie żelaza zahaczyło. Kurde, lina tu wie. Chyba. No nie, się gubiłem pod razem. Tą co wtedy znalazłem. No ale trudno się mówię, później się ją znajdzie. Tak o niej zapomniałem i dopiero teraz mi się przypomniało, że kurczę jej nie ma tutaj na tym, na moście. Kurczę, się nie wyspałem. Się wzięło na ziewanie, to cały czas kurczę. A tutaj fajna ta dróżka przez te brzozy. Jutro chyba ma być 21, dzisiaj 19, jutro 21 stopni. A w czwartek też coś koło 20, ale niby deszcz. O, także chyba by było na tyle na dzisiaj. Ja tam idę 60 odparkować i też się zwijam. Może pan Marek rzuci to dzisiaj. Fajnie by było. Bo teraz przez parę dni będą filmy. Bo ja coś nagra mi pan Marek. No, także do jutra i miłego oglądania. Cześć.